scenie YouTube'owej nie macie zbyt wielu okazji, moi drodzy widzowie, żeby zobaczyć odcinki z Lamborghini, tym bardziej z Aventadorem S Roadster. Na szczęście u siebie na kanale mam już po raz kolejny okazję przedstawić Wam markę tego samochodu. Tym razem jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, Roadster S. Słynny silnik V12, generujący moc 740 koni mechanicznych, powodujący piorunujące wrażenia z jazdy, które za chwilę zobaczymy. Silnik tej jednostki może rozpędzić samochód do prędkości 350 km na godzinę w jego fabrycznej wersji. Mimo wszystko każda prędkość w tym samochodzie powoduje niesamowite wrażenia z racji tego, że nie ma bariery pomiędzy Tobą a niebem, dlatego możesz poczuć się niesamowicie. Wartość tego samochodu to 2,5 miliona złotych i mimo wcześniej wspomnianej ekscytacji z jazdy, frajdy, z prowadzenia tego auta, mamy jednak z tyłu głowy w myśli to, żeby uważać na ten samochód bardziej niż na inne modele. Teraz poproszę Was troszeczkę bliżej do samochodu, żebyście zwrócili uwagę na to, co dzieje się tutaj. Zwróćcie uwagę na tarcze hamulcowe, które wypełniają prawie całą objętość felgi. Chciałbym, żebyście zwrócili jeszcze uwagę na jedną rzecz. A mianowicie przejdziemy do bynajmniej nie silnika samochodu, bo silnik jest z tyłu. Mamy tu bagażnik, jak standardowo w Lamborghini, i jest on zapełniony dachem, który otwiera się mechanicznie i rozkłada. Trzeba samemu niestety wziąć i rozłożyć go nad swoją głową. To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje o tym samochodzie, no ale najważniejsze i najciekawsze oczywiście przed nami. Musimy sprawdzić, jak wygląda jazda tym samochodem po mieście. Boję się trochę, że mnie nie będzie słychać przez to, że mamy do czynienia z wersją bez dachu, ale spróbujmy. Samochód w kokpicie oczywiście zachowany jest jak typowe Lambo, z przyciskami totalnie rodem z samolotu. Czuję się jak w Boeingu. Przez to, że jest szeroki, niestety trzeba nim uważać przy jakiegokolwiek rodzaju manewrach, na przykład przy zwykłym wyjeździe z parkingu. O tym mówimy właśnie. Jedziemy dalej. Sportowa kierownica daje nam łatwość manewrowania, ale mimo wszystko gabaryty nie pozwalają nam na to. I nawet po przejechaniu większej ilości kilometrów tym samochodem czuję się ten stresik. Tak brzmi silnik przy 5000 obrotów. Tak przy 7. 8000 obrotów i jest moc, można jechać. W trybie Corsa pedał gazu jest bardzo czujny i od razu wyrywa nas. Przy okazji słyszycie standardowe strzelanie z popcornu, jakby się oglądało film dla dorosłych. Fajne jest to, że wszyscy Cię przepuszczają, nawet jak jesteś daleko przed rondem. Teraz miałem tą okazję jechać pierwszy. Samochód przykuwa uwagę wszystkich na drodze, czy to starszy, czy to młody. No i on trochę straszy ludzi. Jest bardzo szeroki, a mimo wszystko mieszczą się tu tylko dwie osoby. Ale jednak przyjemność z jazdy jest ogromna. Ja jeździłem już swoje w swoim życiu dość krótkim, ale mimo wszystko ten samochód robi niesamowite wrażenie. Czuję się w nim nieziemsko. Mimo że samochód zatknie po banki, lusterko wsteczne jest manualne. Mamy tryb opuszczania zawieszenia, który teraz leciutko sobie uskutecznie. Opuścił się o jakieś 4 cm, ale mimo wszystko przy tych gabarytach to robi robotę. Trochę się cieszę, że mam do czynienia z Roadsterem, bo w taką pogodę to jest przyjemność. Jednak mimo wszystko samochód traci przyczepność przy lekkim dodaniu pedału gazu. Z tego wszystkiego zapomniałem zmienić biegi. W tej wersji Lamborghini w Roadsterze S manetki są do zmiany biegów standardowe, nie ma ich tutaj, nie trzeba przyciskami kciukiem zmieniać. Co dla mnie jest udogodnieniem, bo z reguły zmieniam manetką biegi. Zaraz sprawdzimy te 740 koni mocy na krótkiej prostej. Wow.
Jest moc. W poprzedniej wersji w Huracanie miałem takie wrażenie, jak jeździłem Lamborghini Huracanem, że lusterka boczne są mało wymiarowe, mało się w nich widzi. Tutaj widzę dosłownie wszystko i na początku wydawało mi się, że to jest kwestia ustawienia tych lusterek, ale teraz jestem pewny, że te lusterka są po prostu lepiej skonstruowane. Korzystając z prostej, pozwolimy się nacieszyć. Ziemski samochód. Przyspieszenie w tym aucie jest na pewno lepsze niż w Huracanie, porównując to do samochodu, którym jeździłem wcześniej. Zrywa tak jak w żadnym innym aucie. Spróbujemy teraz. Dźwięk jest świetny, ale o tym już mówiłem. Po prostu miazga, żeby... Pokażę wam to jeszcze raz. Tak samo przy ruszaniu, to jest taki bardzo fajny dźwięk, taki miły. No i lecimy. Mimo wszystko widać, że silnik nie jest zbyt głośny na wolnych obrotach. Dopiero jak się weźmie na manual, to robi robotę. Kubełkowe fotele sprawiają, że gdy przyspieszasz, czujesz się w tym aucie naprawdę komfortowo! Jeszcze raz muszę to usłyszeć. tysiąca obrotów. Czy to nie piękne? Sprawdzimy teraz. Pięknie się zatrzymał. Aż mu będę bił brawo. Lecimy dalej. Strzela z wydechu jak rasowy kałaszników. Sprawdźmy teraz tryb sport i zobaczmy, jak się prezentuje. Żeby zmienić na tryb neutralny, trzeba dwa razy manetkami pociągnąć do siebie, a żeby jedynkę wcisnąć, pierwszy bieg, trzeba po prostu prawą manetką do siebie i można latać po mieście. To jest świetne. Dźwięk tego silnika V12 jest po prostu kosmiczny. Bardzo podoba mi się w ogóle ten konfig czarnego wnętrza z dodatkami żółtymi, co z żółtym samochodem prezentuje się świetnie i naprawdę wygląda zjawiskowo. Patrzcie, jak ten samochód szarpie głową w ogóle. Niesamowicie szarpie przy zmianie biegów. Mało mi okulary nie zleciały. O, właśnie mi zleciały okulary. Jak zrywa przyczepność. Przy prędkości autostradowej generalnie przez wiatr, który szumi ci dookoła, nie słyszysz nawet swoich myśli. Patrz, jak go zrywa. Niesamowity. Zabawka, ale jest mega groźna. Nie każdy powinien siedzieć za kierownicą takiego samochodu. Jeszcze chwilka na parkingu, na zrobienie zdjęć na Instagram. Powoli się ściemnia, a chciałbym pojeździć jeszcze na mieście tym autem, więc będę kończył, ale mam dla was najważniejsze pytanie. Czy chcielibyście zobaczyć w tym samochodzie reakcję pasażerów z aplikacji na przyspieszenie? To by było chyba coś. Dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.